Dzień dobry. My father was Polish, yeah. Mój tata był Polakiem, Henryk Kondrowski, który później przemianował się na Kara, John Carr, stąd moje nazwisko. I tyle umiem. Dzień dobry, dziękuję. Mój ojciec poślubił Irlandkę, moją mamę, więc w domu mówiliśmy tylko po angielsku. Znam jeszcze takie zdanie, chodź do domu od razu. To tyle pamiętam z dzieciństwa, ale... No cóż, pozwólcie Państwo, że wyjaśnię skąd George Clooney. Po dzień później, jak dostałem zaproszenie na konferencję, George do mnie zadzwonił, ciągle zresztą do mnie dzwoni. Rozmawiamy o tym, jak gra i co robi. I ja mu wspomniałem o tym, że okej, dostałem takie zaproszenie na konferencję w Warszawie i powiedział, a George powiedział, o, tak, ja wiem, dużo o tym słyszałem, jadę z tobą. I dlatego powinienem tu zamieścić i jego zdjęcie, i moje zdjęcie, natomiast zapomniałem wysłać swojego zdjęcia, więc tylko jego zdjęcie pojawiło się w materiałach. No cóż, niestety George przeprasza Państwa, niestety nie mógł dojechać w efekcie. Ale teraz już przechodzimy do poważnych tematów. Kiedy przechodziłem przez lotnisko Heathrow, złapałem kopię Guardiana, którego czytam codziennie. I no, tutaj na stronie, na okładce gazety pojawiło się takie zdjęcie. To był dodatek, więc Państwo pewnie nie przeczytają tego, ja to przeczytam dla Państwa. Instagram. Czyli wszystkie nieszczęścia tego świata, tego samego dnia. W Daily Telegraph wielka historia o tym, jakie są prawa do prywatności dzieci i w jaki sposób media w opinii wielu osób nie przestrzegają tych praw i jak to wszystko zagraża zdrowiu psychicznemu, fizycznemu, wierze, podważa wiarę w sobie, w siebie. Kilka tygodni temu na The Times, londyńskiej gazecie, na okładce również pojawia się historia, właściwie taka jedyna historia, która się wtedy pojawiła, media społecznościowe, które tworzą kryzys w psychicznym zdrowiu dzieci. A zatem to widać, tylko że to pytanie dotyczące wpływu mediów społecznościowych na życie młodych ludzi, na ich zdrowie psychiczne, fizyczne, to jest naprawdę ogromna debata. Brexit, nikt o tym nie mówi, nieważne, to jest szczegół w porównaniu z tym, co z istotą problemu podejmowanego w tym aspekcie. W parlamencie wprowadzono ostatnio zasady RODO, przyjęto nową ustawę i taką klauzulę, której pewnie nie przyjęto w żadnym innym kraju, gdzie rząd musi stosować pewne kodeks, w ramach którego należy szanować prawa dzieci. I nie tylko to się przekłada oczywiście na tą presję medialną, politycy zawsze oczywiście pod naciskiem mediów coś robią, ale to również sprawiło, że pojawiło się znacznie więcej badań z mojego uniwersytetu, z uniwersytetów Wielkiej Brytanii, które pokazują, jak media społecznościowe przekładają się na komfort życia młodych ludzi, jak trudny jest to temat. Większość dzieci, w większości przypadków prawdopodobnie nie będzie cierpiało. Natomiast niektóre dzieci mogą przechodzić przez pewne momenty, które stanowią zagrożenie dla nich, na przykład jak się kłócą z kolegami, dziewczynami, chłopakami, rodzicami. To są te trudne momenty i to są te momenty, gdzie właśnie media społecznościowe wchodzą do gry. To jest to miejsce, gdzie można jakby dzielić się swoim życiem, a które również kształtują to przyszłe życie. I dlatego trzeba mówić o tym, jakie są zobowiązania mediów, żeby chronić dzieci, ponieważ dzieci są. Kiedy wchodzą do świata online, to zagrożenie wzrasta. Były badania Deceived by Design, które pokazują, jak duże firmy, takie jak Facebook, Google czy Microsoft,
celowo i regularnie tworzą takie miejsca w internecie, które zachęcają młodych ludzi do ujawniania znacznie więcej informacji, coraz to więcej informacji o sobie na tych platformach. Przechowywane są właśnie informacje dotyczące naszej prywatności i to na pewno ma oczywiście bardzo zły wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Więc jeżeli mógłbym mnożyć te przykłady, ale jak wchodzimy do Google'a i tam są ustawienia prywatności, to tak naprawdę kiedyś było 30 klików, kroków, które trzeba było odklikać, żeby chronić swoje dane osobowe i tylko jeden klik, żeby właściwie ujawnić bardzo dużą ilość informacji, czyli znacznie łatwiej było je ujawnić niż chronić. Badania z Doliny Krzemowej pokazują, że płaci się naprawdę ekspertom ogromne pieniądze po to, żeby ściągać ludzi na jakieś strony internetowe i skłaniać ich do tego, żeby ujawniali dane na temat swojej prywatności. To na tym te duże firmy, korporacje zarabiają ogromne pieniądze. Jeżeli na przykład mówi się klientowi, jeżeli naciśniesz na ten przycisk po niebieski z lewej strony, to przejdziesz do kolejnych stron, podstron i tak dalej. To wszystko oczywiście dosyć jest skomplikowane. Nie tylko dzieci, ale i rodzice czy dorośli mają trudności, żeby zachować prywatność i pilnować tej swojej prywatności, nie mówiąc już o dzieciach, a zatem tak naprawdę w każdym aspekcie, gdzie media społecznościowe podejmują jakiekolwiek działania, muszą się wykazać, że chronią prywatność i muszą wykazać, że chronią prawa dzieci w internecie i nie mają prawa twierdzić, że te same triki, które stosują wobec dorosłych, żeby ujawniali informacje o sobie, mogą być stosowane w stosunku do dzieci. Absolutnie jest to nieakceptowalne i tutaj właśnie firmy, media społecznościowe na wiele sposobów świetnie sobie z tym radziły, na przykład niektóre dzieci. Szukają tej popularności. Jeżeli ktoś nie czyta twoich postów, nie dostajesz 100 lajków dziennie, jeżeli nie postujesz, nie dzielisz się treściami, to często jakby popadasz w depresję. Młodzi ludzie poddają się tej presji społecznej. Może nie wszyscy, niektórych prowadzi do samobójstwa, ale o tym trzeba pamiętać i jak sieć może na nich działać. Teraz podam wam przykłady pewnych rzeczy, które właściwie podlegają publicznej debacie w Wielkiej Brytanii. W niektóre firmy śledzą to, co robią dzieci. Kiedy dzieci idą do szkoły, sprawdza się, czy są wyspane. Czy okazuje się, że bardzo wielu z nich wcale nie jest wyspanych, nie jest wypoczętych, zrelaksowanych, bo siedzą na telefonach całymi nocami, albo siedzą na mediach społecznościowych. Taki trend trzeba powstrzymać. Media społecznościowe mogą to zrobić, mogą to powstrzymać. To może być pewnego rodzaju wyzwanie dla nauczycieli i rodziców, a żeby to wszystko poukładać w odpowiednim kierunku dla firm, dla tych firm mediów społecznościowych również. Oczywiście chcemy angażować rodziców, chcemy angażować nauczycieli do tej działalności. Chcemy, żeby firmy również angażowały się, powstrzymując te niewłaściwe, złe zachowania dzieci, zapobiegając, aby te złe rzeczy działy się. No i teraz, tak jakby George Clooney to bardzo płynnie zrobił, przejdę do kolejnego elementu.